Witam, Cesar Dagger. Ogólnie dostałem taką informację, a widzicie, nie chcieliście uwierzyć, że policja zawsze dojdzie do prawdy. No i co? Kryty pracują na waszą stronę, czyli na grupie tajnej hejterzy Tigera Kobry, na stronie waszej hejterzy Tigera Kobry. Kryty pracują. Podobno 3 osoby już są złapane za przerabianie naszych filmików. Widzicie, jak szybko można was tutaj złapać? Tak twardo twierdziliście, a policja mi gówno zrobi. No i co? Jak gówno? Jeden to, nie wiem czy... Który to jest, że jeden kiedyś przerabiał tam jakąś znaną osobę, youtubera. Miał wyrok w zawieszeniu za przerabianie, ale mu dodano. Czyli za to, że kiedyś tam przerabiał jakieś filmiki tam znanego youtubera, to jeszcze za to, że przerabiał nasze filmiki. No, czyli dwie sprawy się łączą w jedną. Nie wiem, jaki wyrok zostanie. Ile siedzenia w więzieniu. Ogólnie tak twardo twierdziliście, że policja nie dojdzie. No i co? I kto tu ma rację, że policja zawsze dojdzie? Jak nie teraz, to później. A zobaczcie, aż 3 osoby złapani. A bójcie się, hejterzy, spierdalajcie lepiej. Skasujcie w ogóle stronę i inne rzeczy, bo na was też będzie szykuje się łapanie za przerabianie, namawianie i inne rzeczy. Widzicie, jak kraty działają na waszej stronie? No, widzicie. Czyli wychodzi na to, że hejterzy Tigera Kobry to są cioty, przeproszenie. Żeby 3 osób złapać za przerabianie, a co będzie dalej? Ogólnie z tego się cieszę, bo to sam. Taką informację w każdej chwili będą dalej jeszcze szukali, a się 3 osób zatrzymali za przerabianie naszych filmików. Z tego się bardzo cieszę, że wreszcie policja się weźmie za tych ludzi, którzy na mnie przerabiają. Z tego się bardzo cieszę. No i... co mam jeszcze powiedzieć? Po prostu zaczynacie przegrywać z nami. Po prostu zaczynacie przegrywać z nami. Żeby w ciągu kilku godzin 3 osoby złapać za przerabianie filmików. A widzicie. To lepiej mieć kreta, który was węszy u was na wasze strony i przekazuje informacje. Widzicie? Ja nigdy nie żartowałem. Na się 3 osób złapali, a co będzie dalej? Może więcej? Sami się wpierdalacie do więzienia. Ale ogólnie do tych osób, którzy byli złapani teraz, 3 osoby, to mam wam wysłać paczki do więzienia, czy co? Bo nie wiem, gdzie wam wysłać. W tym więzieniu będziecie siedzieć za to. A jeszcze jak więźniowie się dowiedzą, za co wy tam siedzicie, to już macie tam przesrane w więzieniu. Takie życie. Pozdrawiam, Adolf.